Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Oferty składane w przetargach na prace budowlane w minionym roku niejednemu samorządowcowi opruszyły głowę siwizną. Stawki mocno poszybowały w górę, rynek wyciskał z samorządowych kas ostatnie grosze. Minęły wybory, minął nawał inwestycyjny i budowlanka wróciła na ziemię. Na powtórzeniu przetargu na budowę ulicy Stulecia Niepodległości ratusz ma szansę zaoszczędzić niemal 2 miliony złotych. Dobra jest również sytuacja, którą mamy teraz po otwarciu ofert na budowę ulicy Stulecia Niepodległości Polski. W postępowaniu oferty złożyło 5 firm. Wszystkie zadeklarowały ukończenie budowy do połowy grudnia 2019 roku i wszystkie dały 6-letnią gwarancję i rękojmię. Miasto zaplanowało na tę inwestycję 24 miliony złotych. Najdroższa oferta wprawdzie przekroczyła ten budżet o ponad 10 milionów, ale kolejne 3 są wyższe od zaplanowanego wydatku o 1,2 mln. Ostatnia z ofert zaskoczyła nawet Czesława Rankiewicza. Tańsza oferta jest niewiarygodnie tania z Siemianowic Śląskich firma, ale z tego co wiemy to chyba o VAT-cie zapomniała. I stąd taka tania oferta. Siemianowicka firma zaproponowała, że wybuduje ulicę Stulecia Niepodległości za niespełna 19,5 miliona złotych. Jednak nawet jeśli przepuszczenia prezydenta miasta są właściwe, to i tak propozycja spółki Sigis mieści się w budżecie zaplanowanym przez ratusz. Wygląda więc na to, że przetarg zostanie rozstrzygnięty, więc nadzieja na nowy trakt komunikacyjny dostępny dla mieszkańców przed tegoroczną gwiazdką ma szansę się ziścić.